Cześć, witam was wszystkich. Dzisiaj taki króciutki news odnośnie Clash Royale. Właśnie jest dostępny nowy update gry, który wnosi troszeczkę ciekawych nowości. Niestety gra jeszcze w markecie oficjalnie nie wystartowała, ponieważ jest to zaplanowane na marzec. Musimy poczekać, jak pojawi się apka do ściągnięcia ze strony, ponieważ w grę nie można wejść, jest tylko informacja odnośnie update'u, więc oczekujcie, że niebawem pojawi się na moim kanale informacja, że już taki link jest do pobrania. No ale dobra, przechodzimy teraz do nowego update'u. Co ten update nam daje? A więc w nowym update'cie mamy nową arenę, nowy budynek, który będzie dostępny od 1700 trofeów do 2000. Co za tym idzie, będą też nowe skrzynie. Będzie Giant Chest and Super Magic Chest. Ciekawe, ile to będzie kart dawało i jakie będzie karty dawało w ogóle, ale o tym się wszystko przekonamy niebawem. Kolejną nowością, którą w nowym update'cie znajdziemy, jest możliwość zapisywania naszych ustawień. Nie wiem, ile to będzie. Z obrazka wynika, że chyba trzy możliwości ustawień będziemy mieli. No ale to już i tak dużo daje, bo w tej chwili trzeba było za każdym razem zmieniać, sobie testować. No ale zobaczymy, co będzie na to się później składało wszystko. Następną nowością to są nowe karty. Nowe karty weszła tak. Jedna normalna karta jest to Royal Gigant. To jest ten pierwszy. Jest też jedna rzadka, Trzej Muszkieterowie. Jedna epicka Dark Prince. Nie, przepraszam, dwie epickie. Dark Prince i Potion. To jest chyba ten spell. Oraz mamy dwie karty legendarne, które nie wiem co, jakie to są. No, przekonamy się, jak gra wejdzie. Będziemy mogli to sprawdzić. Jeszcze z nowości, które są dostępne w nowym update'cie, wejdzie 14 nowych języków do gry. Oczywiście polskiego jeszcze nie ma. Będą dużo rzeczy zoptymalizują. Z tego co wiem, ludzie narzekali na pewne karty, że były za mocne, za słabe, więc troszeczkę zostanie wybalansowane. Ale to wszystko okaże się, jak grę dostaniemy w ręce i będziemy mogli przetestować nowego update'a. Na razie to wszystko w tym krótkim newsie. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji mojego kanału. Już niebawem kolejne poradniki oraz gameplaye. Do zobaczenia.